No dobra, porozmawiajmy o pieniądzach. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jacoba. Przed wami kolejny materiał z FIFA 19 draftu na moim kanale. Drafty tematyczne, które tak lubicie, kontynuujemy dzisiaj i będziemy opierać nasze wybory na podstawie zarobków piłkarzy. I uwaga, to nie jest taki prosty temat, bo na Transfermarkt na przykład nie jest napisane, ile który piłkarz zarabia. Bardzo często to wynika z ich kontraktów, które są publiczne, ale jakimś cudem zawsze wiemy, ile mniej więcej ktoś zarabia. No dobra, to zabieramy się za układanie. Na bieżąco też będę wam tłumaczył co i jak. Bardzo zachęcam was do tego, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybujcie kanał na dole, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo za niedługo FIFA 20 na pewno będziemy grali więcej FIFA, może więcej na streamach, ale o tym jeszcze będę mówił. Tak czy inaczej, zaczynamy. Oczywiście tutaj musi być ikona ponad wszystko, ta zasada przynajmniej, no bo nie sprawdzimy, ile ikony zarabiają, no bo już nie zarabiają, prawda? Tak czy inaczej, wybieramy sobie formację. Ostatnio całkiem dobrze grało mi się formacją 4-2-3-1, aczkolwiek 4-2-3-1 chyba będzie rozsądne. No dobra, zobaczmy w takim razie, kto ile zarabia. No i mamy tutaj naprawdę ciekawych zawodników i już wam pokazuję, jak to robię. Wszystkie oczywiście zarobki odnoszą się do roku i raz są z 2015, raz są z 2017. No tutaj nie mamy już najnowszych informacji. Natomiast wpisuję w Google Van Persie Earnings, czyli po angielsku oczywiście zarobki, i na pierwszej stronie bardzo często wyskakuje coś takiego: 4,9 miliona euro rocznie zarabia Robin Van Persie. No, także sprawdzam, kto z nich zarabia tutaj najwięcej. No i dajcie mi chwilę. Dobra, to trzymajcie fotele, bo ja już wiem, kogo wybiorę. Tevez oczywiście, flashback, zarabia rocznie 32 miliony funtów. Czyli na godzinę, nawet jak śpi, zarabia 3000 funtów. Przeliczając na polskie złote, zarabia na godzinę około 15 tysięcy złotych. Nawet jak śpi. No nic, tylko pogratulować. Idziemy dalej. O, a tutaj ciekawe, kto najwięcej zarabia. Kane jako jedyny nie miał dokładnej wartości pokazanej, bo Benzema i Lewandowski mieli. Natomiast oscyluje się u niego około 10 milionów, właśnie 9 milionów, 11 rocznie. To są oczywiście klubowe zarobki. Lewandowski ma 15 milionów i tym też wygrywa. Okej, kto dalej? Kto dalej tutaj nam wyskoczy? O kogo będziemy... Kogo będziemy szukać? O, ciekawe, ciekawe. Oczywiście największą gwiazdą tutaj jest Nainggolan i Rodriguez. No Havertz jeszcze może być gwiazdą, ale tyle jeszcze nie zarabia. Rodriguez szacuje się, że ma około 8 milionów euro. No tak jak mówiłem, w tym odcinku będę staram się przeszukiwać internet, żeby dotrzeć do jakichś takich informacji, które wskazują na to, ile oni mogą zarabiać. I to właśnie hiszpańska gazeta Marca podała, że on około 8 milionów w oczywiście Bayernie zarabia. No dobra, wierzę, oczywiście ładne połączenie z Lewandowskim. Szukamy dalej, mam nadzieję, że będzie ktoś, no tu musi być Royce. Jeżeli mamy takie nazwisko, to reszty nawet nie warto sprawdzać, bo Royce zarabia 8 milionów euro według oczywiście tutaj, według oczywiście Google'a. Ja im wierzę jak najbardziej, no i do tego mamy fajne połączenie, naprawdę fajnie wygląda z przodu ta ekipa. Zobaczmy, kto będzie dalej, może Niemcy nadal. No, Bundesliga oczywiście, tutaj będzie ciekawie. Okej, tutaj sytuacja jest taka, że Sahin niby zarabia 3 miliony, ale to są dane z 2013 roku, czyli mega, moim zdaniem, nieaktualne. Znalazłem jego postać na jednej ze stron i tutaj mamy milion rocznie w Werderze Brema. Elneny ma 2,5 miliona około właśnie w Arsenalu i to sobie Elneniego wybierzemy. Ale no, nie jest tutaj prosto wcale, tak jakby się wydawało. Kto dalej? Okej, ciekawe. Dobra, przez przypadek znalazłem całkiem ciekawą stronkę, która bardzo fajnie pokazuje, jak to wszystko wygląda. I mamy tutaj walkę między Ndidim i Pedro Obiangiem. No i patrzymy oczywiście na najnowszy sezon 19-20, około 2 miliony. I to jest więcej, Pedro ma około 1,5 miliona. Mam nadzieję, że się to będzie bardzo fajnie sprawdzało. Ndidiego wybieramy w takim razie, idziemy dalej. I z tej stronki, powiem wam, będę korzystał, bo wydaje mi się całkiem legit. No, a przynajmniej daje nam jakieś odniesienie, prawda? Sprawdźmy, kto tutaj zarabia najwięcej. No i bardzo ładnie nam ta stronka pokazała, że Kimi zarabia najwięcej, 4,2 miliona euro rocznie. Bierzemy go sobie oczywiście do składu. No, ciekawie to wszystko tutaj się wychodzi. Fajne narzędzie swoją drogą. Okej, miałem troszeczkę tutaj problemów, żeby dokładną, bo wiedziałem, że Hernandez będzie zarabiał najwięcej z tego całego zestawienia tutaj. Natomiast chciałem dokładnie wiedzieć, ile, i to jest około 8,5 miliona w Bayernie Monachium. Tyle właśnie były zawodnik Atletico będzie zgarniał, no i wygrywa tutaj bez dwóch zdań. Także mamy już obrońców. No, zgrania za wiele tutaj nie ma. A tutaj, kto Nacho, czy nie? W tym zestawieniu wygrywa Nacho, który ma 2,2 miliona euro rocznie. Także Nacho, zapraszamy ciebie serdecznie do klubu. A tutaj, ciekawe, Sandro, Alba, Robertson, może Alonso. Okej, wszystkich sprawdziłem i muszę powiedzieć, jest to mega sprawa. Zobaczcie, ile który z nich zarabia. Najwięcej zarabia Jordi Alba, 4,1 miliona, reszta około 2, 2,5, 3. Robertson jeszcze jest na tej ścieżce do pewnie nowego kontraktu, bo 1,4 ma, no ale to na pewno pójdzie w górę. Także Jordi Alba, no oczywiście, tak jak mówiłem, 4,1 miliona euro, czy funtów.
Poprawmy to. Euro. To było w euro. A my tutaj mamy bramkarza. No i czy ja muszę tutaj... David De Gea ostatnio podpisał nowy kontrakt. Albo jeszcze nie podpisał, no ale będzie miał niesamowitą kwotę. Zobaczmy, może jednak Szczęsny zarabia więcej niż De Gea obecnie. Dobra, tutaj nie wydaje mi się, że sprawa jest jeszcze rozwiązana z tym kontraktem De Gea. Natomiast ma 5,7 miliona funtów rocznie. Donnarumma ma 6 milionów, ale euro. No a jak wiadomo, funt stoi wyżej niż euro, więc tutaj De Gea zdecydowanie wygrywa. Szczęsny ma chyba 4 miliony euro, więc mniej. Wygrywa tak czy inaczej, zanim jeszcze podpisał nowy kontrakt. Jakby liczyć jego nowy kontrakt jeszcze, to pewnie pokonałby większość tych zawodników, którzy tutaj są, bo ma zarabiać 350 tysięcy funtów tygodniowo, co się przekłada chyba na obecnie 15 milionów euro, coś takiego, czy 20 milionów euro na jakieś niewiarygodne pieniądze. No zobaczmy, kto tutaj nas zarabia najwięcej. No i wygrywa tutaj Ashley Young, 3,4 miliona funtów rocznie zarabia ten zawodnik. Czy się z tym zgadzam, czy nie, to już inna sprawa. Natomiast no takie pieniądze są mu przelewane właśnie na konto co roku. Oczywiście oni to piłkarze rozliczenie mają co tydzień. Też bym tak chciał, ale niestety tak nie jest. No i według tej stronki 4,5 miliona euro kosztuje Radja Nainggolan. Raczej kosztuje, ma roczną wypłatę. Okej. Wierzę w to, więc on oczywiście wygrywa, ma tutaj największą zdecydowanie spośród wszystkich. Lecimy dalej, kogo tutaj trafimy? No i tu jestem prawie pewny, że jest to Kylian Mbappé. No i Mbappé faktycznie ma 10,2 miliona euro rocznie. Aczkolwiek wydaje, oczywiście to są same zarobki takie klubowe, dookoła tego, dookoła tej osoby jest tyle szumu, że więcej będzie. Ale mamy fajną przynajmniej kartę do zmiany raczej, no bo nie mam... Ja muszę tutaj kogoś szukać, serio. Dobra, przyznaję się bez bicia, nie wiem jak ich sprawdzić, bo nie ma ani jednej osoby w bazie danych tych wszystkich, więc po prostu zabiorę pierwszego lepszego, którego nie użyję na pewno, no bo nie czarujmy się, no kogo te srebrne interesują, tak? No i tutaj już jest lepiej i tutaj będziemy mogli to wszystko posprawdzać. No i tutaj wygrywa Thiago, 6,3 miliona euro. Wow, naprawdę ogromne pieniądze i ogromnie się cieszę, że nam tutaj pasuje. No i tutaj, no Kevin, no musi, no na pewno Kevin. Słuchajcie, nawet nie będę się ośmieszał sprawdzając kogoś innego, no bo Vinicius że tyle nie zarabia. Kloiver tyle nie zarabia młody, no reszta Trippier i Vanaken też nie. 6,5 miliona funtów dla Kevina to jest jego stawka. Ja to rozumiem, ja to zrozumiem, zawodnik wybitny, naprawdę. No tyle samo ile Thiago zarabia, więc... No oj, Aubameyang czy Hazard? W Realu Madryt mówi się, że będzie zarabiał około 9,8 miliona funtów. No to pobija praktycznie dwukrotnie Aubameyanga, który ma 5 milionów, więc Hazard musi być wybrany. Wiem, że on jest jeszcze z Chelsea, no ale patrzymy na jego najnowsze zarobki, jakie ma. Tutaj wydaje mi się, że Toni Kroos będzie najwięcej warty. Jak sprawdziłem Kroosa, to już wiedziałem, że nikogo innego sprawdzać nie muszę. 9,6 miliona euro Kroos. To jest jego pensja w Realu Madryt. No coś niesamowitego, ile on zarabia. No ale też zawodnik genialny. Mamy Giggsa i sobie go wybierzemy, jako że ikona ponad wszystko. Nie było tych dużo ikon, więc też mnie to cieszy. No nie sprawdzimy jego, prawda, zarobków. Tutaj, ale Marcelo... No i walka też nie jest tutaj wyrównana. 9,6 miliona euro zarabia Marcelo miesięcznie, rocznie. Kyle Walker 3 razy praktycznie mniej. Kot, chcesz coś do tego dodać? Nie? Aha, no to... ciekawe. Dobra, i dwie ostatnie postacie. Znowu mamy zawodnika Realu Madryt, Carvajal. Ale Mendy w Realu Madryt może wcale nie mniej zarabiać. Dobra, powiem wam szczerze, nie znalazłem informacji na temat Mendy'ego, bo wszystko to, co jest na jego temat, to jest jeszcze z czasów Lyonu. Nie wiem, ile wynosi jego najnowsza, ale wątpię, żeby było więcej niż 3,9 miliona dla Carvajala, bo Carvajal to jest jednak już marka wyrobiona, tak? Poturbowany przez kota wybieramy ostatnią postać tutaj. Kto zarabia najwięcej? Czech? No właśnie, i co Czecha, gdzie liczy Czecha? No Czech jeszcze w sumie można policzyć, że zarabia coś tam, nie? No i te batalie wygrywa Buffon, 4,6 miliona euro na jego koncie, ale też tego niewiele dalej, 4,1 miliona. No dobra, moi drodzy, mamy skład, najlepiej zarabiający skład, w teorii przynajmniej, w drafcie. Tutaj ułożyliśmy. No dobra, to jest mój ostateczny skład gotowy. Robert Lewandowski będzie grał, zobaczymy ile na ławce mamy Kylian Mbappé toty i De Bruyne toty. Hazarda jeszcze, więc jest kim tutaj rotować. Tak czy inaczej, zaczynamy. Zobaczmy jak nam pójdzie. No dobra, moi drodzy, to jest nasz pierwszy przeciwnik. Dużo kart Team of Decision, tego można się spodziewać. I ruszamy do roboty. No i tak jest, Ryan Giggs, mamy 1-0, słuchajcie. Bardzo, bardzo ładna akcja. Gdzie rzut karny? Carvajal, ja cię proszę. Aaaa, 1-1. Marco Reus do Lewandowskiego. Lewandowski! I to oczywiście jest bramka na 2-1, bo kto inny jak Robert. W takich sytuacjach nie może się pomylić. Pięknie. No nie. KDB.
Ruszaj KDB, tak jest, wypoczęty, świeży Kevin De Bruyne. Rusza, rusza KDB i mamy 3-2 w 93 minucie. Tak jest, po to on znalazł się na boisku, żeby właśnie pomóc drużynie. No i mamy prowadzenie. I wygrywamy, idziemy do kolejnej rundy, ale to było naprawdę dobre spotkanie do oglądania moim zdaniem. No to dajcie mi drugiego przeciwnika i oto on, proszę bardzo. O, Lewandowski jak się przedostał. Lewandowski, Lewandowski, ale z akcja wykonałeś tego Polaka. Wow. No i to ja szanuję. No i podanie teraz do Marco Reusa. Marco Reus. I mamy 2-0. W końcu udał mi się atak. W końcu Lloris nie zdążył do tej piłki. No i prowadzimy jeszcze większą ilością goli. No i mój przeciwnik rage quituje. I o to mi chodzi, pięknie lecimy dalej do rundy trzeciej. No dobra, przeciwnik numer 3 w półfinale, taki ma oto skład. No okej, ten Van Dijk, Lloris znowu. O, no jak to się stało? No nie wierzę w to po prostu. No nie wierzę w to, ten gościu nie gra tak dobrze. Ja wiem jak to brzmi absurdalnie, jak przegrywam 4-0. Ale ja naprawdę nie wiem co tu się dzieje w tym meczu. Dobra, 4-1. Marco Reus. Marco Reus. 4-2. Rzut wolny. Bardzo często zacząłem tak strzelać, bo to wcale nie jest takie złe wyjście. No i to jest rzut karny, to jest rzut karny. Dużo się dzieje w tym meczu. Nie zwalniamy, jak nie strzelę, to nie zwalniamy. Marco Reus, Marco Reus, Lewandowski, 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 Marco Reus, Marco Reus. I tak to jest 3-4, tak jest. No nie wierzę, proszę, Lewandowski, tak jest, udało się tak zamieszać w końcu Mbappé, niezbędny element naszego zespołu, mamy 4-4. Marcelo. Tak jest, nie spodziewał się tego, nie spodziewał się, że Marcelo będzie pierwsze. Próbował to chociaż po Marcelo, nie spodziewać się dryblowania, dryblingu. No to jest błąd, 5-4, no to niezły comeback nam się tu zrobił. Ale mówiłem wam, ten zawodnik, no nie wiem czy aż 4 bramki to było normalne na początku co się wydarzyło. Ale udało się na razie przynajmniej odrobić. I o to chodzi, walczymy do samego końca. Marco Reus. No to są, widzicie, to jest jakaś kpina przecież. No i wygrywamy to, 5-4. A teraz przyznajcie w komentarzu, kto zwątpił, jak było 4-0, że to jest już koniec. Powiedział, że to już jest koniec i można skończyć ten odcinek. Aha, widzicie. Ale kurczę, naprawdę, zobaczcie na ilość strzałów, które ja musiałem oddać, żeby te 5 bramek w końcu strzelić. On miał 5 strzałów celnych, 4 bramki. A więc finał, o ja pierdzielej. To jest skład, przeciwko któremu mam grać na finał. Fajnie. Mbappé, Mbappé. Ho, damn! Kylian Mbappé, ależ teraz uderzenie wyszło nam tutaj przepięknie. Mamy 1-1. Ależ on to teraz zmieścił. Marcelo do KDB. KDB! Mamy 2-1. W finale prowadzimy w końcu. Dałem się zrobić jak dziecko. Pyk, pyk, pyk. Tak jest, Jago, w końcu 3-2, przepraszam, że nie mam kamerki, ale przed chwilą mi się przegrzała. A ja skupiłem się na meczu, żeby już tam nie kombinować, żeby to wygrać. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie, ale jest dobrze, jest dobrze. No i kończy się to spotkanie, wygrywamy. W końcu. Draft, od jakiego długiego czasu na wizji, bo poza wizją wygrywałem, tylko nie na materiałach. Tak czy inaczej postaram się, żeby kamera wróciła, no i oczywiście nagrywamy paczki. No dobra, co dostaniemy za mega paczka, złota paczka zawodników premium, czy to jest paczka za 100 tysięcy? Nie. Serio? Dobra, no to złota paczka zawodników premium, może nam się ktoś ciekawy, żeby nam się ten draft zwrócił, to 15 tysięcy, walkoutu nie ma w pierwszym, więc nawet nie ma co patrzeć, bo znaczy to, że żadnej karty specjalnej nie ma. Mega paczka, może w niej coś. Jest walkout, jest ok. Czyli na pewno nam się coś zwróci, tak? Na pewno nam się coś zwróci. OTW, no jak nawet jego sprzedamy. Czy to będzie Richarlison? Okej, okej, całkiem nieźle. 86 overalla.
Nie wiem za ile on pójdzie, ale na pewno za 15 tysięcy. A, jeszcze Buffon 88, no i jesteśmy zrobieni, słuchajcie. Także Buffona sobie wysyłamy, tego Richarlisona chyba z quicksellujemy, bo i tak on tam, widziałem, 14-13 tysięcy kosztował, więc to naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, a od razu będziemy mieli monety przynajmniej. No i zwrócił się nam drafcik, fajnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę, czyli jednak to ile ktoś zarabia ma wpływ na jakość, przynajmniej tak mi się wydaje. Dziękuję, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.